Siema wszystkim, ja jestem Piechol, to jest Outlast, odcinek 14, już tym razem mam nadzieję, że nie pechowy. Choć w sumie nawet ten 13, który miał być cały w ciemni, się okazał troszeczkę jasny, bo już kamerę mamy. Ale jeden mrożący w krew żyłach moment był, oje, nawet więcej pewnie. Shit. Ja chyba zbyt uśmiechnięty podszedłem do tej gry teraz. O, no. Przypomniało mi się już. Że tu przecież wszyscy chcą mnie zabić. Aha, ej, jest kino. Dobra, no to upiorny seans. W upiornym kinie. I pewnie upiorny film. I upiorna widownia. A, sorry, mają blokadę. Nie wolno nagrywać w kinie. Nie, dobra. Ci się chyba filmu nie doczekali. Ktoś to musiał włączyć. No co oglądamy tak właściwie? Ci zająć miejsce, nie? There was no alteration to the footage at all, no trickery. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. Jak to? Co? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. Yeah, Deutschland, cholera. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage. English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable. Nie, szczególnie film jest do kitu, warto się przysłuchać tylko. Proximity to death. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Think that they contacted something supernatural. Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? I to się wszystkiego dowiemy. A to jeszcze wszystkiego. Odpowiedzi na wszystkie pytania. No ej! No niech odpowie! Przecież film jeszcze się nie skończył. Ej, no wkręciłem się na maksa w ten film. Ej, właśnie moment, a Miles? Może bez paluszków, ale... jakaś delikatna symfonia, coś? Nie? Jakiś recital? No trudno, nie? To nie. Nie chcecie posłuchać talentu Milesa? Trudno. Nie, serio? Film... do kitu, aczkolwiek mam go nagranego. W większości na kamerę, więc... ja by co później gdzieś puścimy na torrenta. Jeszcze Miles pójdzie siedzieć. Każdy telefon bym sprawdzał. Każdy. Ej, kółeczko się kręci. Ktoś tu był. Całkiem niedawno. Dobra. Jasne. Pitch black. Serio? Ej, Wernicki. Czyli no dobrze czytałem. Dobra, ale skoro ten służy tylko radą, to nie będziemy go teraz nagabywać. Niepotrzebnie. Za światłem, tak? Czyli pewnie za ekranem, taka przenośnia. Ale też dokumenty. Dobra. Ej, a w nich napisane, że... myj ręce regularnie. Co? Martwicze zapalenie powięzi? Serio? Odchodzę do kurwy nędzy. Bakterie jedzące mięso? Kurde. No to ładnie, faktycznie. Myjcie często łapki. Wszyscy pracownicy. Jak to, no jak się ma dostać? Ale moment, dobra, moment. Albo za ekran, albo za projektor. Jedno z dwóch, ale jak za projektor, to na górę. A jak na górę, to przerąbane. Dobra, tutaj.
Można się było domyślić. Widząc tutaj wielką dziurę, pod którą można się przedostać. To znaczy dzięki której. No pod dziurą. Pod dziurą to jak kopać tunel. Z więzienia prosto, prosto na zewnątrz, ale jeszcze w obrębie samego więzienia jako tako. Przed drugim płotem. Głupota. Po prostu. A nie. Nie, luzik. Nie, naprawdę, już czuję się pewnie. Już tyle się nagrałem w Outlasta, że już naprawdę chyba... Nie, jest w stanie mnie przestraszyć! Klucz. Dobra, nie, musisz mnie tam wpuścić, tak czy tak. No, no nie trzymaj drzwi. No, kurde, nie mogę wyjrzeć tutaj. Na tam się muszę dostać po prostu, nie rozumiesz? No i ten klucz chamsko tu sobie leży, jeszcze połyskuje. No ten ziom dalej trzyma drzwi, no przecież nie trzyma ich, no kurde, Miles. Zresztą można było przynajmniej szarpnąć za klamkę, upewniając się, że są zamknięte. W tym konkretnym przypadku nie. Aha, ale pozostają te drugie. Dobra. Mam nadzieję, że był tylko jeden w środku. A nie dwóch. No ty łosiu. Może nie tak. Bardziej w ten sposób o to mi chodziło. Dobra, gzymsik. Ktoś nagabuje widzów? Nie. Ale akurat w tym miejscu, gdzie roztrzaskany jest mój gzyms, więc dobrze go nie widzę. Ale spokojnie, chyba się nie powinie noga Myersowi. Przy tej zakręty 90 stopni bierze, jak kurczę konie ma grę. Świętej pamięci, chyba. Kurde, nawet nie wiem, czy jeszcze żyje, czy nie. Co tam, na balkon? Spoko. Nie, jeszcze naprawdę jest bardzo sprawny. Jak na swój stan, i psychiczny, i fizyczny. W ten sposób zróbmy, jeżeli mam tutaj cokolwiek robić. Znajdź ojca Martina na drugim piętrze. Albo mogę wyłączyć projektor. Ten film działa mi na nerwy, ale z drugiej strony daje trochę światła. W sumie go zostawmy lepiej. Co, serio? Mogę tu zeskoczyć już, czy...? Nie, dobra. Chcieli, żebym poszedł tędy i tędy pójdziemy. Otóż to. Tylko jeszcze pytanie, czy ktoś na mnie tutaj nie wyskoczy zaraz. Tak po prostu. Już raz się dałem złapać. Na pana kamerzystę, montażystę. Do operatora kamery, projektora. Nie wiem, nie muszę zdecydować na dwa słowa, nie? Operator. Projektora po prostu na przykład. A tu? Nie, no drugie piętro. W dalszym ciągu drugie piętro jest celem Milesa. I jednocześnie naszym. Dobra, tylko krew. Only blood. Nothing more. Ja podejrzewam, że tu? Idzie? No idziesz czy nie? Gorzej jak tutaj naokoło. Jakoś. Nie no, ej. Chyba jest z nim spokój. Jako tako. Dobra, delikatnie Miles, ale z wyciągniętą kamerą. No. Nic nie widać. No. Tam jest. Znowu kurde nagi, nie? Widzi mnie? A gdzie jest drugi? A mało mnie to interesuje. Te drzwi czy tamte? No dobra, te są otwarte. Przynajmniej. No się numerek czytam. Ej, bateria? Nie, ale dobra, nie mam czasu teraz na takie szukanie. Zresztą to może wlada w każdej chwili przejść. Normalnie. Dobra. Library? Nie, no po co mi biblioteka? Chcę drugie piętro. Tu. Siema, powiedz, że zamknięte. I got you on tape, bitch. Nie, dobra, chodźmy. Już mi teraz naprawdę wejdą. Okej, okay. I zamknijmy. No, chyba spoko, nie? No, przynajmniej na ten krótki moment, nie?
Dobra, no to skoro tam zamknięto, oni nie wchodzą, no to na górę ciśniemy. Kurde, zamknąłeś, czy? Nie był Martin, nie? No chyba oni mogą te drzwi otwierać. Dobra, kolejne. Trzeba pamiętać o bliźniakach tam na dole. Dobra, jak coś, ratujemy się windą. Dobra, nikogo. Ale stop, stop, stop. Rzućmy okiem jeszcze, bo tam jest ślad krwi. A pamiętam, po prostu już byłem. Tak najzwyczajniej w świecie. Dobra. No, to bardzo zły pomysł, ale spróbuję otworzyć zamrażalkę. Są lodówkę. No, zazwyczaj ludzkie szczątki się trzyma w takich grach. Nikt nie gotuje baterii, szkoda. Przydałaby się z jedna bądź dwie. No, zwłaszcza tutaj, w tej lokacji. Z tamtym gościem. Dobra. Nie no, cicho, cicho, nie, muszę się rozejrzeć. Bo mi tutaj zachodzi z każdej strony równie dobrze. Nie, ale chyba jest tylko ten jeden delikwent. I jakby co, mamy miejsce, gdzie można uciekać. Dobra. Co, trzeba chyba podejść, zagadać, nie? Czy coś? To jest ten upiorny grajek? Czyżby, czyżby? Zobacz facjatę. Nie, atmosfera jest upiorna, ale nikt mnie nie chce gonić. Ej, może... tam? Tu z automatu jakoś? Coś, coś? Nie? Serio? A nawet tu? Na zlew? Nie, a może od tej strony po prostu muszę... No, prawo. Dobra, tylko po co tutaj tak właśnie się wdrapałem? Coś tu będzie. To jest zamknięte, no i po co? Miles, why? Why? Po co to było? No serio, to musi być tutaj coś. Nie było takiej ładnej scenerii, aby tutaj miało nie być nic. Kurde, no. Baterii nawet? W śmietniku, nie? Żadnego recyklingu? Może po prostu w inne miejsce, na przykład w to. Nie no, to nie, to jest zamknięte. Chora, czy bardzo możliwe, że kiedyś stąd będę musiał uciec? Nie, ale nie, serio? Tak, nie tamto, gdzie? To windą? A już miałem już do windy, to jest nie fair. Miałem, miałem, jeszcze raz miałem. No nie no, sorry, to musi być tu. Rozkoszne błądzenie, normalnie, rozkoszne. Ej, a w drugą stronę, może po prostu, piechol? Nie w lewo, tylko w prawo? Aha, nie. Jednak nie. Tutaj też, oj, 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 kolejny... Ej, a może tędy? Tam? Czy tam stąd jest jakieś wyjście, przejście, coś? Nie, no tak nie wygląda. Cholera, no. No dobra, teraz sobie pobłądzę tutaj chwilkę. Jak znajdę rozwiązanie, to się usłyszymy ponownie. Aaaa, tak po prostu. Przebiegam sobie, patrzę uchylone drzwi. No tutaj nie byłem. I pewnie tutaj trzeba się udać. Więc hello again. Słyszymy się ponownie. Nie wiem, jak mi to mogło umknąć, ale w dalszym ciągu po co było tamto wejście na górę? Po co? Ej, a to już wygląda lepiej niż ostatni spokój z bilardem, jaki widziałem. O, jest koleś ze swoim bogiem. Do którego się modli, oczywiście. A, tylko że on ma przywiązane oczy. Co na to Miles, Upshur? Znów tam obłąkany, klęczy, modląc się. Może łyknął bzdury ojca Martina. A może słyszy to, co ja, tylko wyraźniej.
Może to i o sposób, by się stąd wydostać. Kaznodzieja nazywa to Ewangelią Piasku. Ej, też tu widzicie? Te wzory? Nie, no teraz nic, ale... Ej, nie, serio. O, teraz, no teraz tak nabiega, nawet za ekran teraz. Widać. Okej, dobra. Spoko. Idziemy stąd, ale moment, a patrząc tak po prostu... No, pojawia się. Aha. Czyli jednak coś to w sobie ma. Ojciec Martin ma rację. Poniekąd. Ja tylko teraz tak, gdzie jest właśnie rzeczony ojciec Martin? Pewnie tu. Przeszkadza w modlitwie? Chyba nie. Ej, nie, są zadziwiająco spokojni. Chociaż tyle ojcu trzeba oddać, że wpajając w nich swoje kaznodziejskie banialuki. W sumie, czy tak to można nazwać? Ale nie no, stali się bardziej spokojni. Nie atakują. Ale w dalszym ciągu nie spłukują wody w kiblu. W dalszym ciągu. No tego ich nie nauczy. Widocznie nie nauczysz starych psa nowych sztuczek. Ej, a wszyscy się modlą. Ale tak wszyscy, wszyscy, dosłownie wszyscy. I nikomu nie przeszkadza, że wchodzę. Dobra, nice. Spodnie sobie przygotował, nawet zwykłe. No to, że raczej już do społeczeństwa nie wróci. Oj, dwóch. Kola do picia, no ej. Zajeżdża mi tutaj normalnością. Tak, dobra, w sumie. Nie aż tak do końca. Widzieliście kiedyś takich ludzi? W takiej pozycji? Kiedyś? Chyba na obozie religijnym albo na pielgrzymce. Więc nienormalność, ale na pewno bardziej normalne i lepsze od tego, co mieliśmy zaserwowane wcześniej, czyli ataki wręcz, bądź byle jakim przedmiotem znajdującym się pod ręką, wykonujących szaleńców i im podobnych. Zwłaszcza grubaska, już mi kiedyś głowy pozbawił. No proszę bardzo, i ten kitel do siebie dokumenty. Może nad tym chciał się pomodlić. Jestem nic niewartym, wnoszącym modłym, wznoszącym modły śmiertelnikiem, który może służyć naszemu panu tylko na jeden sposób, karmiąc go. Proszę, zabierz mnie do siebie, Warriderze. Pozwól apostołowi mojego pasterza wszystko zobaczyć i szerzyć swoje kłamstwa. W imię prawdy objawionej, moje ciało tęskni za twoim cudownym gniewem. Moja krew jest stopą wypełniona i czeka na uwolnienie. Oto moja modlitwa. Pisz swoją Ewangelię w moim ciele. Okej, czyżby ojciec Martin planował jakieś rytualne samobójstwo? Rzekome w niebo wstąpienie, znaczy w niebo wzięcie? Nie, w niebo wzięcie nie, bo nikt go nie weźmie tam. Bo Rider raczej do piekła tylko kogoś może ściągnąć. A nie na pewno wynieść na ołtarze wyżej gdzieś tam, na niebieskie ołtarze. Nie, nie, nie. Ej, no to moment. To skoro nie tu, to gdzie teraz? Jakim cudem mogłem to pominąć? Ruputuputuputup. Nie, jak jest taki spokój, naprawdę fajnie się biega. Tak po prostu. Ej, a może tutaj takie jedno wielkie exit? Nie. Ale nadzieja była. Przez ułamek sekundy. Nie, no serio, wszystkie cele sprawdziłem oprócz tej. Nie, sorry. Tą też sprawdzałem, ale... Nie, miałem też bekę z tych spodemek. Czyli co, tu? No! Ostatnie, które mi zostało. I jednocześnie druga ucieczki. Która była drogą ucieczki już do kogoś wcześniej. Tam zobaczę zwłoki na dole. Are you sure? A nie, serio, nie ma. A tutaj sposób tych rozłożenia szkła... A nie, to moment, do środka. Ktoś tutaj tędy wchodził. O, Ender. Tamtego nie chce się dostać, bardziej tam już. Panie Marsie, ale nie, możemy tylko w tą. Dobra, byle być się na śliskiej posadce, to nóżka nie umsknęła. I bo... I tyle. Raczej, a nie, choć w sumie... Mógłby przeżyć tą wysokość, ale to jest chyba jeszcze gorsze właśnie, w tym jego przypadku konkretnie.
Uciekać z dwoma złamanymi nogami albo uszkodzonym kręgosłupem się nie da, więc pożywka dla psycholi i Warridera dodatkowo. Chyba będziesz na filmie. Jak? God hates sickness. God hates money. O, nie da się już? Mhm. Dobra, ten chce mieć troszeczkę prywatności w trakcie modlitwy. Też nie, tu też nie, tu też nie. Jesteśmy zamknięci. Na amen. Odnośnie tego gościa, który przed nami stoi. No dobra, nienawidzi czego? Nienawidzi chorób. Nienawidzi pieniędzy. Nienawidzi co? Nie. God always provides a way. They clean street. Co? Nie, to jakaś kurczę bablanina. O, oh, fuck. Mogę? Przypuścisz mnie? Ziomuś? Proszę. Okej. My się nie znamy, widzimy się pierwszy raz, wiecie o tym, nie? Aha. Dobra, to ja tę może zamknę. Ale ta już wewnątrz, wewnątrz. Co wy na to? dobra. Ej, moment, moment, moment. Dokładnie, to jest Martin. You alone shall escape the Talfa. This is your penultimate act of witness. No, co pytania w międzyczasie, bo nie wiadomo, co się wydarzy, nie? Always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will... Moment, weź tą świeczkę od niego. Ej, tak? To freedom? Freedom! Nareszcie! Powiedzcie, że to prawda. No okej, okay, to jeszcze też sfilmujmy. Aha. Notka jakaś, Miles? A poczekajmy, może aż się upiecze do reszty. Nie lubię średnio wysmażonych. Na węgiel. Nie, ale szkoda, kurde, to szkoda. No sam chciał, kurde. Ale szkoda, że w ten sposób. Okej, bliźniacy tam cały czas stoją. Mam nadzieję, że teraz już po śmierci Martina nie będą chcieli mnie capnąć, że będą dalej przyjaźnie nastawieni. Chociażby tymczasowo. Okej, stoją tak, jakby chcieli mi zagrodzić drogę doszczętnie. Dobra, kochani, przeczytajmy jeszcze notkę. Szybko. O, to była notatka, czy tak? W głowie mi się nie może pomieścić, że ojciec Martin w umieraniu prześcignął samego Chrystusa. Sorry. Tęskni za tym klechą raczej nie będę. Wyjście. Jeśli mówi prawdę, to znalazłem wyjście i historię, którą trzeba opowiedzieć. Chciałbym szerzyć jego Ewangelię. Podzielę się nią z całym pieprzonym światem. Opieprzonym. Zjadłem syrabę. Pierwszą. Ale dobra, chyba tutaj muszę, nie? Okej. Okay. Teraz co, chłopaki? Jest zgoda? Podać rękę? Albo ty? Dobra. No i jedne drzwi. Drugie drzwi. Gdzie jest ta rzeczona winda? W tą stronę? No. To zapewne w drugą. Tupu, 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 jak najdalej stąd, nie? Jak najdalej stąd, jak najdalej, se i tak dalej. No czemu tu jest zamknięte? Tam jest winda. Co, znowu oknem? Nie, no nie możliwe, przecież tu będzie też zamknięte. Dobra, skoro nie tu, to tutaj górą. Dobra, 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 już widzę, spokojnie. Na żadnej notki odnośnie bliźniaków? Czy bliźniaki Kramp? Nie. Nie pasują zupełnie, bo tam jest jeden zły i drugi jest gorszy, a tam był jeden w miarę dobry chociażby. W tamtej kreskówce. Gruby. No nie. No tak, no teraz cię potrzebuję najbardziej, nie? Weź się gdzie schować? Dobra. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.
Bo znając życie, muszę iść tam właśnie, skąd ty wybiegłeś. Kurde, idzie tędy. No, otwieraj, Miles! No, niedaleko. Niedaleko, ale dobra, do exit uderzamy, nie? Tu i gdzie? W prawo? Dobra. Tam, gdzie on był. Dobra, dopiero się wyłonił. Za narożnika. Zamknąć. Kamera. Akcja. Tu! Wreszcie! Ja poczułem taki ten głupi dreszczyk. Tu za plecami, aby miał za kostkę mnie złapać. Dobra. Ej, dobrze powiedziałem? W ogóle? Winda. Tak! Tak! Dobra, kochani. O, zobaczymy tylko jeszcze. Ej. Ale nie, sorry, dobrze. Byliśmy na drugim piętrze. Tam jest główne wyjście. Jeheee! No. No. Jeszcze nie teraz, najwidoczniej. Ale wolę to nagrać. Wolę to nagrać. O, shit. Znajdź inne wyjście. Co, mam kopać w górę z piwnicy? Nie, kochani, ja w tym miejscu kończę odcinek. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!